Cześć, dziś film dla osób, które prowadzą sklep internetowy na WooCommerce. Pokażę Ci, jak zmienić wygląd powiadomień, które dostają klienci na maila, które jest często nudne i mało profesjonalne, a takie, które będzie zawierać logo, bardziej wyraziste czcionki, przycisk do sprawdzenia Twojej oferty, kilka Twoich produktów oraz stopkę z linkami do mediów społecznościowych i zaproszeniem do kontaktu. Więc generalnie wygląda to dużo lepiej i zachęca do ponownych zakupów w Twoim sklepie. A więc najpierw musisz zalogować się do swojego panelu WordPressa. Jeżeli chciałbyś nauczyć się tworzyć strony, sklepy internetowe i automatyzować procesy sprzedażowe i marketingowe od podstaw, to zapraszam Cię do linku w opisie. A my tymczasem zainstalujemy sobie wtyczkę. Klikam dodaj wtyczkę. Będzie to wtyczka Gmail. Piszemy Y-A-Y-Mail. Jest to ta wtyczka, która ma w tym momencie 40 tysięcy pobrań. Ja mam już ją zainstalowaną, a więc kliknij zainstaluj, a później włącz. Dalej najeżdżamy myszą na WooCommerce i ustawienia. E-maile. I tutaj mamy cały zestaw maili, które są przeznaczone dla właściciela sklepu oraz dla klientów, ale my w tym nagraniu skupimy się tylko na zamówieniach, które zostały zrealizowane, a więc klikam Customize with Gmail. Więc mamy tutaj cały szablon wiadomości, które możemy dowolnie edytować. Po lewej stronie mamy panel podobny do Elementora. Możemy przenosić różne rzeczy do projektu, takie jak logo, zdjęcia. Nawet możesz przesłać wideo z podziękowaniem. Dalej w sekcji General możemy przenieść sobie odstęp między sekcjami. Czy też dodać kolumnę, jedną, dwie, trzy lub cztery. A na samym dole mamy sekcję WooCommerce, gdzie możemy przenieść do projektu dane z adresami wysyłki, zamówione towary, czy też zamówione towary do pobrania. Przejdźmy jeszcze do sekcji Settings, czyli ustawienia. Dalej sekcja General. I tutaj możemy ustawić szerokość tego maila do 900 pikseli. Ja mam ustawione na 900, więc niech tak zostanie. Tutaj możemy zaznaczyć lub odznaczyć, czy ma pojawiać się obrazek produktu, który zamówił klient i w którym miejscu ma on się pojawić. Na górze, z lewej czy na dole oraz rozmiar tego obrazka. Dalej mamy email settings. Tutaj ustawiamy kolor tła z contentem oraz kolor linku. Ja ustawię sobie na bardziej niebieski, ponieważ taki jest mój kolor marki. I klikam Save. A więc przejdźmy do edycji tego projektu, a więc zajmiemy się najpierw logo, a więc zmieńmy sobie obrazek logo, a więc klikam Change Image. Logo zostało dodane, teraz zmienię sobie kolor. Jeszcze dodam sobie odstępy od góry i od dołu, niech to będzie 30 pikseli i na dole też 30. To logo sobie usunę, a więc klikam w tym miejscu. Remove. Tutaj mamy odstęp, więc też mogę usunąć. Tą sekcję sobie zduplikuję. I w tym miejscu usunę sobie tylko ten tekst. A tutaj wpiszmy sobie witam. A tutaj pojawi się imię klienta. Wstawię sobie to na środku. Tutaj mam zbyt dużą przestrzeń na górze, więc ustawię sobie na górze i na dole po 20 pikseli. I zmienię sobie kolor tła. Kolor tekst ustawię sobie na biały. Myślę, że dobrze będzie, jeżeli zmienimy czcionki w tym szablonie, a więc klikam i ustawię sobie na tą czcionkę. I tak zrobię sobie z każdą sekcją. To sobie usunę. Jeszcze zmienimy sobie kolory na kolory marki. W tej sekcji możemy podziękować za zakup. Tu
ustawmy to sobie po środku. Zwiększmy czcionkę. Zanim spolszczymy sobie te tabelki, dodam sobie tutaj przycisk. Dodajmy sobie tutaj jakiś tekst. A w sekcji URL musisz wkleić link do Twoich produktów. Dodajmy sobie tutaj jeszcze dwa produkty, a więc klikam w tym miejscu. Wybiorę sobie Image Box. I jeszcze raz. I klikamy i dodajemy zdjęcie Twojego produktu. Zmienię sobie tylko rozmiar. I tutaj dodajemy tekst. Teraz zrobimy to z drugim. I teraz dodajemy sobie opis do tych produktów. Teraz dodam sobie linki do mediów społecznościowych, a więc najeżdżam social icon, łapię i umieszczam w tym miejscu. W sekcji style theme możemy sobie ustawić kolor tych ikonek, na przykład colorful. Ten tekst sobie zmienimy. Jeszcze zduplikuję sobie ten tekst, umieszczę na samym dole. I zmienimy sobie jeszcze tło tej stopki. Myślę, że dodamy tutaj trochę odstępów. Tutaj ustawię sobie od górnej krawędzi 20 i od dolnej 20. Tutaj zmienię sobie na inny kolor, na przykład Solid Light i ustawię odstęp ikon na 20 pikseli. Oczywiście możemy tutaj dodać więcej ikonek, klikając Add Social, ale ja zostawię tak jak jest i klikając w którąś tą ikonkę, możemy w tym miejscu dodać link do swoich mediów społecznościowych. Ja sobie jeszcze w tym miejscu ustawię odstęp i dodam divider. Myślę, że wygląda to już dobrze, więc możemy zająć się spolszczeniem tych tabelek, a więc klikam pierwszą. I zamiast downloads będzie pliki do pobrania, nazwa produktu. Dalej klikamy w kolejną tabelkę. Tutaj zamiast order musimy wpisać zamówienie. I tutaj znowu nazwa produktu. Quantity title, czyli ilość. Cena. Shipping, czyli koszt dostawy, jeżeli sprzedajesz produkty fizyczne. Metoda płatności. Zamówienie opłacone. Na przykład w przypadku, gdy klient dostał od Ciebie 100% kod rabatowy. Teraz, jeżeli wszystko jest w porządku, klikamy Save. Możemy wejść w podgląd, klikając w Preview. I zobaczyć, jak to wygląda na komputerze, jak na telefonie. Możesz też sprawdzić, jak ten szablon wyglądałby w kontekście ostatniego zamówienia, więc wybierzmy sobie to zamówienie. A w tym miejscu możesz wyłączyć działanie tego szablonu lub włączyć. W tym momencie jest ono aktywne, a więc teraz od tego momentu, gdy klient kupi jakiś produkt w Twoim sklepie, otrzyma taką oto profesjonalną wiadomość, gdzie również będzie mógł zapoznać się z Twoimi produktami oraz na pewno Twoja marka od teraz dużo bardziej będzie wyżej postrzegana, więc jeżeli film był dla Ciebie przydatny, możesz zostawić lajka. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!